Cześć! Iga Świątek w kolejnej rundzie turnieju w Miami. Sensacyjna porażka Aryny Sabalenki, a może nie taka sensacyjna, zwycięstwo Huberta Hurkacza również na Florydzie. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Trwa turniej w Miami rangi ATP 1000 i WTA 1000 oczywiście. Jeden z największych w kalendarzu rozgrywek zarówno pani, jak i panów. Przejdźmy najpierw do Igi Świątek, która w końcu zagrała swój mecz z Kamilą Giorgi, Włoszką, 108. tenisistką świata, 32 lata. Kiedyś Giorgi była nawet 26. na świecie, dzisiaj jest znacznie niżej. Grały ze sobą, jak może pamiętacie, w 2019 roku podczas Australian Open. To był pierwszy turniej wielkoszlemowy dorosły w wykonaniu naszej tenisistki, wówczas nastoletniej. No i tamten mecz oczywiście wyglądał zupełnie inaczej, zupełnie na innym etapie kariery były obie zawodniczki. Iga dopiero uczyła się, dla niej sukcesem był wówczas mecz drugiej rundy właśnie w Melbourne, po którym odpadła z Giorgi. Teraz jako liderka rankingu rozjechała Włoszkę. Wynik 6-1, 6-1 mówi sam za siebie, plus po prostu Giorgi bardzo jej pomogła. To jest tak, że rywalka Igi Świątek zaczęła chyba najgorzej jak można, bo w pierwszym gemie serwisowym popełniła 4 podwójne błędy serwisowe. No i cóż, jak się tak zaczyna, to ciężko liczyć potem na jakiś korzystny wynik. Iga grała pewnie, mądrze, popełniała nie aż tak bardzo dużo błędów po prostu. Return dobrze funkcjonował, forehand również. Może nieco zwolniła, jeśli chodzi o podanie, ale być może taka była taktyka, żeby też spokojnie wejść w ten turniej. Rywalka z kolei popełniała mnóstwo właśnie pomyłek. No i to nie był na pewno dobry występ w wykonaniu Kamili Giorgi. Jeśli chodzi o Igę, no to taki przyzwoity na jej poziomie. Trudno było się spodziewać jakiejś niespodzianki w takim meczu, bo musiałaby się katastrofa wydarzyć z punktu widzenia gry naszej tenisistki, a Giorgi musiałaby sobie przypomnieć najlepsze swoje lata w karierze. Do tego w ogóle nie doszło i Iga pewnie zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju w Miami, gdzie przed rokiem, przypomnijmy, nie grała, co oznacza, że wszystkie punkty idą teraz dodatkowo na jej korzyść, bo zyska w rankingu na pewno przez to, że już jest w kolejnej rundzie imprezy na Florydzie. Imprezy, w której to w trzeciej rundzie właśnie zmierzy się z Lindą Noskową, czyli 19-letnią Czeszką, 31 w rankingu WTA. Noskowa ograła w drugiej rundzie Marię Timofiewą, Rosjankę, 20-letnią, 6-4, 6-4. No i to tak się ułożyło dość ciekawie, że Iga oraz Linda rywalizują trzeci raz na przestrzeni tych kilku miesięcy od początku roku. Najpierw turniej Australian Open, gdzie Czeszka okazała się lepsza w trzeciej rundzie. Potem Iga zrewanżowała się Noskowej, chociaż trzeba przyznać, że ta 19-latka postawiła się również w Indian Wells na samym początku ich meczu, ale jednak potem Iga świetnie zareagowała, Czeszka się z kolei rozpadła. No i teraz trzeci raz zagrają ze sobą na przestrzeni tego krótkiego czasu w Miami. Iga w rozmowie krótkiej w Kanał Plus powiedziała: nie ma to znaczenia, że zagramy ze sobą po raz trzeci, ale mogliby losować te drabinki inaczej, żeby było trochę więcej urozmaicenia. No cóż, tak to czasami się po prostu zdarza, że zawodniczki grają ze sobą często na przestrzeni jakiegoś okresu. No i przecież Iga z Goff w pewnym momencie grała też co chwilę. Tym razem kolejne spotkanie z Noskową, które na pewno będzie trudniejsze niż to starcie z Kamilą Giorgi, bo przecież jednak Czeszka potrafi grać dużo lepiej w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak ona wytrzyma, bo no właśnie choćby pamiętając to ich ostatnie spotkanie w Kalifornii, no to Linda świetnie zaczęła, ale potem przyszedł jeden game, którego nie wygrała, mogła wtedy powiększyć swoje przełamanie, swoją różnicę, jakby prowadzić różnicą dwóch przełamań, to się nie udało. No i potem nagle w taki dosyć niespodziewany sposób zupełnie załamała się gra Lindy Noskowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem. Czy wyciągnęła wnioski? Sam jestem bardzo ciekaw. Hubert Hurkacz także w trzeciej rundzie ograł rosyjskiego tenisistę reprezentującego Kazachstan, czyli Aleksandra Szewczenkę, 58. tenisista świata. W tym momencie Hubert Hurkacz to 9. Nasz zawodnik wygrał 6-4, 6-7, 6-3. Brawa za awans, brawa za wygraną, że nie było wpadki, jeśli chodzi o tak wczesny etap turnieju. Turnieju, który przecież Hubert wygrywał chociażby 3 lata temu. Martwi trochę przegrany set i to, że znowu Hubert musiał się męczyć z tenisistą niżej sklasyfikowanym.
I to, że nie udało się zwyciężyć w tiebreaku, jest to nadal pewien element, nad którym nasz reprezentant musi pracować, no ale ostatecznie jest zwycięstwo, to jest najważniejsze. Bilans spotkań z Szewczenką dobry, 3-0, bo zwyciężył także w tym roku w Marsylii Hubert z tym tenisistą, rok temu w Dubaju. I kolejnym przeciwnikiem Huberta Hurkacza będzie Sebastian Korda, z którym też już miał okazję rywalizować. Amerykanin, 29 w tym momencie tenisista rankingu ATP. Korda wyeliminował w drugiej rundzie Roberto Bautista Agut'a, doświadczonego Hiszpana, który chyba najlepsze lata ma już za sobą. Roberto jest dzisiaj 100 w rankingu ATP. Ciekaw jestem, jak Hubert sobie poradzi z Kordą, gdzie absolutnie będzie faworytem także, ale na Kordę na pewno trzeba uważać. Często amerykańscy eksperci mówili mi, że to jest tenisista z największym potencjałem z tej nowej fali amerykańskiego tenisa. Większy miałby mieć potencjał nawet niż Taylor Fritz czy Francis Tiafoe. Trochę jakby wyniki temu przeczą, ale być może Korda jeszcze odpali w najbliższych latach, oby nie w tym najbliższym spotkaniu z Hubertem Hurkaczem. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki, no to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na sensacyjną porażkę Aryny Sabalenki. Lepsza od niej okazała się Ukrainka Angelina Kalinina, 36. tenisistka świata w tym momencie. 6-4, 1-6 i uwaga, 6-1 trzeci set. Po ostatniej piłce Aryna wściekła, chciała rozwalić doszczętnie swoją rakietę. Widać było bardzo dużo emocji w tym meczu ze strony Białorusinki. Sporo błędów, wahań, formy na przestrzeni całego spotkania. No cóż, największe zwycięstwo Kalininy w karierze. Sabalenka nie obroni punktów za ćwierćfinał zeszłoroczny w Miami. To wiemy. No i przede wszystkim widać, że jednak to nie jest tak łatwo przejść jakby do porządku dziennego nad tą tragedią ogromną, jaka zdarzyła się w życiu prywatnym Sabalenki. Nie ma znaczenia, że to był jej były partner. Śmierć jest oczywiście wielkim dramatem. No i cóż, miejmy nadzieję, że Sabalenka się szybko upora, uporządkuje się, ochłonie i będzie w stanie w kolejnych tygodniach grać na miarę swoich możliwości, bo w tym meczu z Kalininą widać było, że to jednak nie jest takie proste. Pierwszy mecz z Badosą, no to jeszcze może się spięła i to bardzo, tym bardziej, że grała z przyjaciółką, nieco korzystniejsze warunki. Tutaj z Kalininą, no to już ta rywalizacja wyglądała inaczej. I teraz Sabalenka musi odpocząć, jakby zresetować się i jestem ciekaw, jak zaprezentuje się w kolejnych turniejach. Zapewne jej najbliższy występ to będzie Stuttgart. Jeśli chodzi o pozostałe ciekawe spotkania turnieju kobiecego w Miami, no to Osaka wyeliminowała Svitolinę, trochę niespodziewanie, w takiej rywalizacji mam. Japonka zresztą przed tym meczem bardzo podziwiała Ukrainkę, właśnie jak ona szybko wróciła na wysoki poziom. I Naomi Osaka w kolejnej rundzie zmierzy się z Caroline Garcia. To będzie ich trzecie spotkanie od początku roku, czyli podobny przypadek jak w starciach Świątek z Noskową. Osaka przegrała w Australian Open z Garcią, potem wygrała z Francuską na Bliskim Wschodzie i sam jestem ciekaw, jak właśnie zaprezentuje się na Florydzie w starciu z Francuską. Azarenka ograła Shuai Cheng, czyli tą finalistkę Australian Open tegorocznego. Jelena Ostapienko już jest poza turniejem, lepsza od niej. Anna Kalińska, niedawna finalistka imprezy w Dubaju. Jelena Rybakina trochę się znów męczyła, ponownie w trzech setach, ale pozostaje w turnieju. Maria Sakkari też jest dalej w grze, wyeliminowała półfinalistkę z Melbourne z tego roku, Dianę Jastrębską. U panów nie było tak naprawdę większych niespodzianek. Bez problemów awansowali Carlos Alcaraz, Aleksander Zwieriew, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Casper Ruud. No, porażka Stefanosa Tsitsipasa jest na pewno lekką niespodzianką z Denisem Szapowałowem, który wraca do jakby wyższej formy, miał sporo problemów w ostatnim czasie, ale też Tsitsipas wiemy, jak bardzo jest chimeryczny. Pewnym rodzajem zaskoczenia jest na pewno niepowodzenie Taylora Fritza z tym Brazylijczykiem Thiago Seyboot Wildem, no ale z drugiej strony Fritz też bywa nieprzewidywalny. No i trzeba odnotować straszną kontuzję Tomiego Paula, który musiał niestety skreczować. No i trzymajmy kciuki, żeby Amerykanin długo nie pauzował. Na koniec słów kilka o kalendarzu ATP. Otóż organizacja męskiego tenisa zaskoczyła i już ogłosiła
plany turniejowe na przyszły rok. Podobno to względy właśnie wpływów Arabii Saudyjskiej, która naciska na jakiś swój własny format, no i przez to ATP już ogłosiło, jaki będzie rozkład turniejów na przyszły rok. No, z punktu widzenia WTA to pewnie chciałoby się, żeby kobiecy tenis tak szybko ogłosił swój kalendarz, to jest raczej niemożliwe. No i te największe zmiany, jeśli chodzi o męski tur w przyszłym roku, to rozszerzony zostanie turniej w Kanadzie, Rogers Cup i w Cincinnati, przez to, że będzie trwał 12 dni i dołączy do innych turniejów rangi ATP 1000, także trwających tak długo, 12 dni, między innymi Rzym, Madryt czy Szanghaj. Zwiększono liczbę turniejów ATP 500 z 13 do 16. Tą rangę zyskały zawody w Dallas, w Dosze i także w Monachium. Potwierdzono także, że końcówka sezonu to oczywiście turniej w Turynie, finały męskich rozgrywek, czyli ATP Finals, rozgrywki Next Gen organizowane ponownie w Arabii Saudyjskiej i finały Pucharu Davisa. Z takich zmian, no to zmieniono terminarz turnieju w Hamburgu, przeniesiony został z lipca na maj. Ponadto impreza w Kordobie, 250, została przeniesiona na Majorkę w ramach przygotowań do Wimbledonu tuż przed turniejem londyńskim. I zmieniono także terminarz turnieju w Los Cabos ATP 250 z lutego na lipiec z kolei. Wypad z kalendarza turniej w Estoril, który był organizowany od lat w Portugalii. Władze męskiego tenisa podkreślają, że może jeszcze uda się dogadać, ale na ten moment nie wiadomo. Na koniec piszcie w komentarzach, nie o meczu z Giorgi, no bo to jednak była formalność, czego spodziewacie się przed spotkaniem Igi Świątek z Lindą Noskową, jakie macie również wrażenia przed meczem Huberta Hurkacza z Sebastianem Kordą i czy jesteście zaskoczeni bardzo, czy niekoniecznie jakoś bardzo tą sensacyjną, no właśnie, czy sensacyjną, czy nie, porażką Aryny Sabalenki z Angeliną Kalininą. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.